Witam wszystkich serdecznie w kolejnym gniocie. Dzisiaj jest niedziela, więc za żadną robotę oczywiście nie będę się brał. No bo niedziela się nic nie robi takiego ciężkiego. Także zaczniemy sobie do tuczenia kurek. O, widać, że same sobie otworzyły gniazdo. Jak widać, sama obsługa jest. Tam to spadło, bo padało. Także dobra. Czy jest tu jakieś jajko? Jest. Tu jest zielone. Tu teraz się zniosła. I tu jest tęczanki, ale chyba już tak, kurde. Dostała się, tu już jest kupa. Kurde. Tak, nie no, dzisiaj muszę już to przykręcić. Ale dobra. Zanim to sobie to tutaj odkładamy. O, dobra. Już, proszę Państwa, mamy 19 jajek. Więc jeszcze jedno i będzie 20 i uzbierane. Dobra, idziemy do kaczuszki. Niby pisze, że 5 stopni, a wydaje mi się, że byłoby trochę więcej. Nie wiem, tak z 8. Coś takiego. Dobra. Trzeba tą podkładkę odłożyć. O. Dobra. O, tutaj. To jest założone. Stąd trzeba wodę wylać. Z tej podkładki. Dobra. Jakie oglota zasadziły tu. To się wyjmie, ale dobra. Co tak było? Kogut chyba. Dobra, wody wymienimy im tutaj. Dobra, poczekamy sobie chwilkę. I przy tym, tak, wczoraj dałem im tutaj wody, żeby mogły sobie tutaj pić. I chyba to robią. Dobra, starczy im tej wody, bo i tak zabrudzają. I mało piją z tego, więc starczy. Dobra, lecimy zobaczyć, co tam u kaczek. Siemano! Zasadziła tego kupsztala tutaj. Wody nie macie i tu by wam już posprzątać pasowało, także nie wiem, wezmę trochę tej słomy i tam wam rzucę. Trochę tej czystej. Dobra, to wody wam wymienię. Posprzątam wam, nie wiem, w poniedziałek albo we wtorek. Czyli jutro albo pojutrze. Dobra. To na święta musi być wszystko ogarnięte. Czyściutko, normalnie. Ludzie. Zobaczymy, może trzeba w kuchni podlać. Sprawdzimy sobie teraz. O, bym spadł. Borówki można podlać. No i tu można też zlać trochę. Popatrzcie, intruzy były. Oj kurde. Obgryzały to trochę. Ale nic, dobra. Lecimy to, podlejemy najpierw. A wodę im damy za chwilę. Przyjechali wczoraj do mnie koledzy. Kurde, popatrzcie do tego złoma. Się okazało, że to nie jest 125, tylko 250. Lącin pisze tutaj. No i tak, świece są czarne, kurde, wylane. Co jeszcze? Akumulator trzeba poładować i to na pewno, patrzcie. No teraz dobrze kręci, ale przedtem średnio, no strasznie źle kręcił. Teraz już lepiej kręci. O, rozładował się.
czego poczyścić w środku. To jest też taki filterek z koszulki. Trzeba na pewno zakupić kranik. Widzicie, urwany. Tu trzeba go wymontować i zamontować nowy, bo będzie ciekło. O, czekajcie, pokażę wam. Powinno cieknąć zaraz, no nie wiem. A to tak pewnie ma być. Cieknie wtedy. No nie wiem, trzeba kupić nowy kranik po prostu. I elektryka, no to patrzcie. Tu jest elektryka. Tu, proszę was, wczoraj sobie właśnie ten losowy kabelek wystaje. Takie rzeczy z tym. Dobra. Idziemy tylko jeszcze kaczuchom dać. O, mieszankę. Bo wiem, że już większość pozjadało. Tutaj lecimy sobie. Czy przepiórki jakieś na wybiegu? Są, nie wiem dlaczego, ale są to są. I tyle. Nie będę już zamykał raczej w tym roku. Dobra, trzeba kotłukom nagrzać. To na pewno. Więc najpierw, o, widzicie, nawet trawę zjadła. Więc tutaj, o. No i już mają tutaj nagrzane, więc ja was tutaj postawię. Patrzcie sobie na kaczuchy. Grzałkę odłączam. O. Dobra, tutaj zahaczę. Grzałkę oplotę tutaj. No i dobra. Ogarnięte. Jutro rano im pamiętać, żeby zagrzać, ale to myślę, że nie zapomnę. Na 99%. Nawet na 100% jestem pewny, że im zagrzeję tutaj. Bo jak rano idę tutaj cały drób obsłużyć, to też idę do pracy. Także codziennie taka rutyna. Gdzieś za 28. No bo do szkoły mam tyle, nie? Także no możemy jeszcze do kur zaglądnąć. A zastopniłem tu. Dobra. Zapalimy. Czekajcie, do góry. Siemano. Widzę, że już śpicie wszyscy. Jutro lecisz do babci. Także nie bój się. Mordo. A ty masz cienką szyję. Dobra, jutro lecisz. No, dobra, pozbieramy sobie jeszcze jajka przepiórcze, jak są. Jest tutaj jedna. Także do kieszeni leci. Tutaj sobie zamykamy. No i więcej już nie ma. Okej. No i to na tyle z dzisiejszego gniota. Zapraszam jutro na 16:00. Następnego. No i cześć.